21. Brygada Strzelców Podhalańskich odwiedza ten akurat cmentarz bardzo często. Jest to związane z tym, że wielu z naszych patronów, wielu z naszych, można powiedzieć, bohaterów, z których bierzemy przykład, spoczywa tutaj w kwaterach na tym cmentarzu. Dzisiaj mamy 127. rocznicę urodzin naszego patrona, generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza i z tej okazji postanowiliśmy uczcić ten dzień pamięcią o generale, który dla nas jest człowiekiem czynu, bohaterem, żołnierzem trzech wojen i jest wzorem i przykładem dla podhalańczyków. Generał Mieczysław Boruta Spiechowicz w 1964 roku sprowadził się do Zakopanego. Tu stanął na czele środowiska kombatanckiego, na czele starej wiary żołnierzy Armii Krajowej, kurierów taczańskich. Uczestniczył w życiu społecznym miasta, w uroczystościach, które odbywały się tutaj 1 listopada lub nieoficjalnie 11 listopada. Wtedy stawał tu, przed legionowym pomnikiem, którym opiekował się, bo opiekował się całą tą kwaterą i przemawiał do mieszkańców Zakopanego, zawsze przedstawiając się w charakterystyczny sposób. Ja żołnierz trzech wojen, dwóch obozów jenieckich, więzień, siedmiu więzień sowieckich, w tym ciemnicy pod basztą Kaszubieja. I mówił o wolnej Polsce, o niepodległości, o walce żołnierza polskiego o tą Polskę, o żołnierzach podhalańczykach, bohaterach wojny 1920 roku, o tych trudnych wydarzeniach, które Polsce przytrafiły się w XX wieku. Byłem wtedy drużynowym pierwszej drużyny harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Zakopanem. Generał Boruta Spiechowicz wielokrotnie uczestniczył w naszych zbiórkach. Zapraszał nas do swojego domu, pokazywał nieliczne ocalałe pamiątki, takie jak chociażby adresy od mieszkańców Baru i Kamieńca Podolskiego, tych dwóch dalekich polskich miastach wyzwolonych przez 4. Pułk Strzelców Podhalańskich w 1920 roku. Był z nami, towarzyszyliśmy też mu w ostatniej drodze, gdy odszedł na wieczną wartę podczas pogrzebu 19 października 1985 roku. Wtedy była tutaj cała wolna, solidarna Polska. Przyszła pożegnać ostatniego żołnierza Rzeczypospolitej, a w bocznych ulicach Zakopanego stało kilka kompanii ZOMO gotowych do akcji. Taki był wtedy czas. Naród, który utracił pamięć w perspektywie kilkudziesięciu lat utraci pewnie swoją tożsamość, więc wojsko, armia, a szczególnie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich jest takim miejscem, gdzie pamięć o żołnierzach, o korzeniach tej brygady jest bardzo trwała i przekazywana z pokolenia na pokolenie wśród żołnierzy. To jest ten element w naszej historii, który napędza nas. Przede wszystkim podhalańczycy to honor, to jest to, podhalańczykiem jest się zawsze, bez względu na to, czy się służbę skończy, czy przejdzie się do innej jednostki wojskowej, ale służba w Brygadzie Podhalańskiej dla większości żołnierzy jest to służba zaszczytna. Dlatego uważamy, że o ludziach, którzy tworzyli podwaliny pod Brygadę Podhalańską, którzy byli twórcami jednostek górskich, którzy zapisali się w historii Polski w sposób zasadniczy w ramach wojny polsko-rosyjskiej, radzieckiej w 1920, to już Boruta Spiechowicz praktycznie był żołnierzem tej wojny, później w kampanii wrześniowej, następnie w czasie II wojny światowej piastował różne stanowiska. Nie zawsze były to jednostki górskie, czy dywizje strzelców karpackich, czy dywizje strzelców podhalańskich. Natomiast on tym swoim przykładem, tym, czego nauczył się w służbie w jednostkach górskich, w pewien sposób wpływał na te jednostki, w których służył i którymi dowodził. Jest na pewno bardzo dobrym przykładem dla młodych pokoleń, przykładem hartu ducha, umiłowania ojczyzny, ale także honoru. Dla nas, młodych ludzi, dla harcerzy,
takie postacie jak generał Mieczysław Boruta Spiechowicz, czy inni wybitni ludzie zasłużeni dla naszego kraju, są wzorem i do naśladowania i podziwiamy ich bardzo za to, co zrobili dla naszego kraju, przez to, że patrzymy właśnie na takich ludzi jak pan Piotr Bąk, który stara się nam przekazywać wiedzę o tych ludziach i propaguje pamięć o nich. Podczas ostatniej drogi generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi towarzyszyło liczne grono harcerek i harcerzy, także z Nowego Targu. Wtedy postanowili oni utworzyć krąg harcerski, nieoficjalny krąg harcerski imienia generała Boruty Spiechowicza, który kultywował pamięć o generale, dla których generał był wzorem i punktem odniesienia. Starszym tego kręgu został przewodnik Janusz Nosek, późniejszy generał Brygady Wojska Polskiego, szef ważnych służb wojskowych i autor monografii, pierwszej monografii generała. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich utrzymuje trwałe kontakty z regionem, z powiatem tatrzańskim, z miastem Zakopane. Dzisiaj także po tej skromnej uroczystości będzie inna uroczystość związana z podpisaniem porozumienia o współpracy między 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich a powiatem tatrzańskim, miastem Zakopanem. Jest to tak naprawdę tylko formalna część, ponieważ ta współpraca trwa i ona jest bardzo dobra, na wysokim poziomie. Jest to też element przygotowania do święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, gdzie w tym roku wspólnie tutaj razem z władzami regionu podjęliśmy decyzję, że święto 21. Brygady Strzelców Podhalańskich odbędzie się w Zakopanem. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich jest, można powiedzieć, przodującym Związkiem Taktycznym Wojska Polskiego. W 2020 roku była na czele sił odpowiedzialności NATO, była w tak zwanej szpicy NATO, osiągnęła wielkie sukcesy podczas ćwiczeń i manewrów. Chcemy, samorząd powiatowy, samorząd miasta Zakopanego, chcemy, aby brygada była obecna pod Tatrami. Chcemy współpracować z żołnierzami, z oficerami, z całym stanem osobowym brygady. Chcemy, aby młodzież naszych szkół wiedziała o tych, którzy są patronami jednostek brygady, o generale Mieczysławie Boruty Spiechowiczu, o generale Andrzeju Galicy, o innych oficerach i żołnierzach. W Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem mamy klasę mundurową. Liczymy, że w tym roku uda się osiągnąć to, że ta klasa zostanie uznana przez ministra obrony narodowej za oddział przygotowania wojskowego i tym samym uzyska określone uprawnienia. Wtedy taką jednostką patronacką tej klasy byłaby 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Dzisiaj jest jakby pierwszy dzień, w którym będziemy rozmawiali już o sprawach sensu stricto technicznych. Natomiast ta koncepcja ewoluowała przez ostatni rok. Oczywiście wpływ ma na to ogólna sytuacja związana z pandemią w kraju. I dlatego ważne jest, żeby wszystkie sprawy były tutaj dosyć dobrze dograne i skooperowane między władzami, żebyśmy to zrealizowali zgodnie z reżimem sanitarnym. Natomiast święto dla nas, dla Podhalańczyków, jest też takim momentem podsumowania naszej działalności.